Zapali pan? O, dziękuję. No co, wygra w drugiej prefekt? 7-8. Według mnie, jak prefekt biegnie, to inne konie w ogóle się nie liczą. Można nie patrzeć na tor, moje szanowanie pani. Tylko od razu stanąć do kasy po wypłatę. Po jaką wypłatę? Wszyscy będą grać prefekta. Jak dadzą 22 zł za 20, to i wszystko. O, mogą dać i 24. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Zawsze znajdą się tacy, co i w takiej gonitwie będą szukać kupca. Idź kup. No nie wygłupię się, przecież obiecałeś. Przepraszam. Pamiętaj, 5-1. No idź, nie ma kolei. Przy kasach. Liczy tu pan Belladonne w pierwszej gonitwie? Belladonne pobyli! Co koń pobyli może zwojować na elastycznym torze. A pan? A nie wiem, ja nigdy nie grywam w pierwszej gonitwie. A Radomski ją dawał w swoich typach, górą by szła chyba ponad 200. A skąd, setka najwyższa. Liczy tu pani Belladonne? To musiałaby chyba dostać skrzydeł. O, dzień dobry pani. Dzień dobry. Dawno pani nie widziałem. Dziękuję. Pewnie po Europie. Zgadzam. 5-3 proszę 3 razy i 5-1 jeden raz. Jeden wygrasz? Nie wiem jeszcze, tylko nie podpowiadaj mi. Nigdy na twoim podpowiadaniu dobrze nie wyszedłem. Ja nigdy mnie nie słyszysz. Jacek. Kupiłeś? To pewnie, że kupiłem. Na co miałem czekać? Nagrodę cukierką. Ale cukierkami to mnie nie przekupisz. Idziesz? Przepraszam. A, panie redaktorze, z tą Belladonną to pan chyba przeholował, no bo gdzie jej do tych koni? Musi jej pani przecież grać. To też jej nie gram. Proszę panów, to przecież niemożliwe. 5-1 tutaj... Nie przyjdzie, wygra Śnieżka. Grenadier może być najwyżej drugi. Bonwalia w ogóle się nie liczy. Mam rację. Przypominamy państwu, że za 5 minut zostaną zamknięte kasy totalizatora. Dobry. Jest Brajowski. Jeszcze nie przyszedł. Co tu grają? Nie wiem. Co jest pierwszą grą? 3-2, Śnieżka Hejnał. Pierwsza gra w odstępie. Cholera, mam tutaj fuksa. Co z tym Brajowskim? Panie Mus! Panie, odwiedź pan, tak? Nigdy pan pierwszej nie gra. A wie pan, ja w ogóle staram się grać w jednej, najwyżej w dwóch gonitwach, ale na ogół udaje mi się ominąć tylko pierwszą. Dobry, to wszystkich grać nie można. Połowa to już góra. O, są tacy, którzy grają. A grają. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry panom. No, dzisiaj będzie dzień wybuchów. Dzień dobry. Kupił? Sama pilnowałam. No ale. Dzień dobry panom, panowie już. Dzień dobry, panie Mus. Dzień dobry. Proszę pani, mucha. No, proszę pani, od drugiej, proszę. Mam tutaj fuksa. Pożycz 500. Dwie. Jedno. O, zamknęli już kasy. Takie jest życie. Panie. Karta wstępu. O, dziękuję. Panie Tomaszu. Redaktorze, pan tu gra Belladonne górą? A panu to nie odpowiada? Załóżmy się. Dobrze. Boi się. No co? Boi się pan? Ja. Kiedy Bóg chciał stworzyć konie, rzekł do wiatru południowego: uczynię z ciebie stworzenie, w które włożę potęgę i chwałę moich przyjaciół, a poniżenie moich wrogów. Mówi pani tak samo pięknie jak dawniej. Pamięta pan? Pan jeszcze pamięta. Pozwoli pani, że się przedstawię. Ostrowicki. No więc co, stoi zakład? Zgoda. Panie Mus, niech pan przepnie. Założyliśmy się o Belladonne. Cóż za piękny koń. I wziął garść wiatru południowego i stworzył zeń konia i rzekł do niego: ja ciebie stwarzam koniem i przywiązuję dobro i szczęście do kosmyka twej grzywy nad czołem i czynię cię zdolnym do latania bez skrzydeł. Nie wysłałeś? Przecież mówiłeś, że wysłałeś. Takie jest życie. Za bardzo maleńka wierzysz w fuksy. Kowa w górze! O, a.
No pięknie Śnieżka wygląda. Dadzą za nią 50 jak 30? 30 do góry. No, zobaczymy grenadiera na prostej. Ruszyły? Panie redaktorze, niech pan pozwoli na troszkę. Pierwszy Hejnał, druga Śnieżka, trzecia Beladonna, czwarta Konwalia i ostatni grenadier. Zobaczymy, czy jej będzie na wierzchu. Obejrzę z przyjemnością. Konie przebyły dystans około 400 metrów. Kolejność bez zmian. Na prosto wyprowadził Hejnał. Sama jedna obole. Siedem osiem. Śnieżka. Beladonna spadła na trzecią pozycję. Beladonna. Belladonna. O, Śnieżko. Belladonna. Belladonna. Bija Konwalię. Grenadier jest już pierwszy. Belladonna traci dystans. Konwalia wysuwa się na drugą pozycję. Potwierdzony wynik gonitwy pierwszej. Koń pierwszy, numer piąty, grenadier. Koń drugi, numer pierwszy, Konwalia. Koń trzeci, numer drugi, Hejnał. Koń czwarty, numer trzeci, Śnieżka. I koń piąty, numer czwarty, Beladonna. Proszę się nie ruszać! Proszę się nie dotykać! Nie bardzo to rozumiem. Zabito go w obecności 10 osób. Wśród nich był również pan. Już panu mówiłem, kapitanie. 2 miesiące temu otrzymałem zadanie rozpracowania grupy bukmacherów. Pierwsze w mojej karierze zawodowej, a to zdarzyło się tuż przed metą. Ja... Mam rozumieć, że pan również był zajęty oglądaniem końcówki tak dalece, że nie zwrócił pan uwagi na drobiazg w rodzaju zabójstwa. Tak? No niech będzie. Panowie skończyli? Tak jest. Cios w plecy zadany z dużą siłą. Przez mężczyznę? Raczej tak. Śmierć nastąpiła nieomal natychmiast po uderzeniu. Chociaż kto wie. Rozumiem. Podajemy zatwierdzony wynik gonitwy drugiej. Koń pierwszy, numer czwarty, Wystrzał. Koń drugi, numer pierwszy, Capstrzyk. Koń trzeci, numer drugi, Prefekt. Koń pierwszy raz Prefekt się nie sprawdził. Dadzą za ten porządek 500? O czym oni mówią? O koniu, panie kapitanie, był faworytem dnia. Wszyscy go grali. Świetny koń zresztą. No i przegnał. Będą wysokie wypłaty. Podajowski to przegrywał. Znał się na koniach? Czwórka w każdym razie miewał ryzykowny pomysł. Panie kapitanie, wszystko gotowe w pokoju obok. Dziękuję. 44 zł. No to chodźmy stąd. Porządek 4-1, 384 Państwo zostają tutaj. Złote. Powtarzam, porządek 4-1, 384 zł. Mało. Mało? A z czego się miało zrobić więcej? Aleksander Brajłowski, urodzony w Warszawie w 1927. Na tyle wyglądał. Operator filmowy. O, list do Rzymu. Niech to zaraz przetłumaczą. Portiera. Tak jest. Tu podporucznik Sobolewski, proszę notować. Aleksander Brajłowski, syn Tadeusza, urodzony w Warszawie w 1927. Stania 74. To wszystko, dziękuję. No, jak na gracza, to chyba nie za wiele ta jedna 500. No i co? Nic pan naprawdę nie potrafi powiedzieć?
Nie mam pojęcia, panie kapitanie. Proszę, niech pan siada. Imię i nazwisko? Tomasz Walicki, lat 61. Panie kapitanie, ja nie wiem, jak to się stało. Tam nikt nie mógł wejść. Jak się tylko zaczęła gonitwa, wszedłem, oparłem się plecami o drzwi i nie ruszyłem się stamtąd aż do końca. Nawet jak krzyknęła ta artystka, ta pani Aldona, to też się nie ruszyłem. Czy był pan kiedykolwiek karany? Nigdy, panie kapitanie. Pracowałem na wyścigach jeszcze przed wojną. No i twierdzi pan, że nikt w czasie gonitwy nie mógł wejść ani wyjść niepostrzeżeń? Niemożebne. No i co, nie zauważył pan nic, co by się wydawało panu dziwne albo podejrzane? Panie kapitanie, pan za przeproszeniem z taką pretensją. To była już ostatnia prosta, nie? Jak grenadier zaczął finiszować, to słyszałem jeszcze głos pana Brajolowskiego, jak wolał: grenadier, grenadier, grenadier. Ostatnia prosta, panie kapitanie, to wtedy można mordować i licho wie co, i nikt by nie tego, taki wrzask. No, dziękuję panu. Chyba tylko to, panie kapitanie, że ten jeden taki starszy pan to przyszedł dzisiaj na wyścigi po raz pierwszy. Zgadza się. Ja też go pierwszy raz widziałem. To jest chyba... tak, profesor Ostrowicki. Dziękuję panu. Sierżant, proszę, niech zaraz przetelefonują tę całą listę i niech zbierają o tych ludziach wszystko, co mogą. Główna sprawa, czy znali i co ich łączyło z zamordowanym? Tak jest. Coś pan tak przygląda? Bo Brajłowski kupował triple. Kiedy odchodził od kasy, miał ją w ręku, sam widziałem. Co z tego? No to, że jej tutaj nie ma. Widziałem nawet, co grał. To była bardzo ryzykowna tripla. Wygrał? No właśnie. Brajłowski w ogóle nie tknął prefekta, a w trzeciej rozrzucił się. Co to jest tripla? Typuje pan w trzech kolejnych gonitwach trzech zwycięzców. Aha. W drugiej grał tylko wystrzała, w trzeciej kilka konia, w czwartej tylko szafira. No, to absolutny fuks. I co, i tych biletów nie ma, tak? No nie ma. No i co? Pewnie nic? Ani śladu, czysty jak łza. No tak, należało się tego spodziewać. I niech pan poprosi kogoś. Poruczniku, proszę sprawdzić, co z tą triplą, czy czegoś nie przegapili. Nie, to się nie zdarza, panie kapitanie. Niech pan jednak sprawdzi. Rozumiem. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Pan się nazywa? Radomski. Stanisław Radomski, dziennikarz. Pan dawno gra na wyścigach? O, jeszcze sprzed wojny. Czy pan znał Aleksandra Brajłowskiego? Nie. A gdzie pan pracuje? No, w zasadzie jestem na emeryturze. A w dzienniku prowadzę jedynie rubrykę wyścigów jako najlepszy specjalista i znawca. Wie pan, gonitwy, zapisy, wyniki, krótkie omówienia, tak. A może pan zauważył coś, co by nam pomogło? No, pojęcia nie mam, jak do tego mogło dojść. I tego noża pan też nie widział? Przypominamy państwu, że za 5 minut zostaną zamknięte kasy totalizatora. Nie. Dziękuję panu. Dziękuję. Na razie. Tak jak mówiłem, żadnych biletów przy denacie nie znalazłem. Nie, to skandal, ja protestuję, nie mam z tym nic wspólnego, nie znałem, bo nie zabiłem. Panie kapitanie, chcę kupić bilety na porządek 5-4, zapłacą ze 200 albo więcej. To kto mi zwróci moje stracone pieniądze? Muszę lecieć do kasy. Przykro mi, nikt z państwa nie może opuścić loży. O Boże. Proszę, niech pan usiądzie. Pan może wychodzić. Niech pan mi kupi te bilety. 5 biletów na porządek 5-4. Ja pana błagam. Panie kapitanie, niech pan mu pozwoli. Te konie nie przyjdą. Oto już niech pana głowa nie boli. Panie kapitanie, niech pan mu pozwoli. On się tu już dawno kręcił, to on może powiedzieć, że ja z tym nic wspólnego. Niech pan kupi. Szybko, zamknął panu kasę przed nosem, zawsze tak jest. Pożyczone przynoszą szczęście. Pana imię i nazwisko? Nie zdąży. Pan się nazywa? Borowczyk. Która godzina? Wyjrzę.
Proszę usiąść. Gdzie pan pracuje? W spółdzielni. Proszę usiąść. Czy pan znał Aleksandra Brajowskiego? Pan kapitan pyta. O! Dzwonek na zamknięcie kas nie zdążył. Zdążył. A, proszę. Dziękuję. Czy pan znał Aleksandra Brajowskiego? To ten zabity. Spotykałem go. Czasem porozmawialiśmy o koniach. Uważał się za wielkiego znawcę. A był nim? Na pewno nie w tym stopniu, jak myślał. Czym się pan zajmuje? Mówiłem, już pracuję w spółdzielni. Jako? Księgowy. Czy był pan karany? Nie. No oczywiście, że nie. A może zauważył pan coś, co by nam pomogło w znalezieniu zabójcy Brajowskiego? Nie. No, a tego noża też pan nie widział u kogoś? Nie. To dziękuję. Następny. Następny. To jest. Co pan mu kupił? 5 biletów na porządek 5-4. Co to jest porządek? Typuje pan w gonitwie 2 konie. Pierwszego i drugiego. O, to trudne. O, raczej tak. Dla początkującego. No muszę przyznać, że ten młody człowiek od początku mnie interesował. Proszę, nie pani siądzie. Na konie i na ludzi patrzył z tą samą uwagą. Moje nazwisko Aldona Villarozy. Zawód aktorka. Była aktorka. A, to nie Mia. Pan jest bardzo miły. Proszę. Dziękuję. Mimo to jednak nic na temat tego zabójstwa powiedzieć nie umiem. Brajowskiego prawie nie znałam, a tym bardziej jego otoczenie. Pomyśleć, że nie widział już, jak grenadier mijał celownik. Kiedy odwróciłam się, żeby biec do kasy, on już. Ruszyły? Prowadzi Walenty, drugi Herkules, trzeci Talizman, czwarty Cyklon i ostatni Tabun. Konie Borowczyka na końcu. Grał Cyklona z Tabunem. Boże, ten człowiek nigdy nie nauczy się typować. Panie kapitanie, to jest bieg debiutantów. Stamen dwulatki. Brajowski grał tutaj trójkę Herkulesa, czwórkę Cyklona i jedynkę Talizmana. Bardzo rozsądnie. Czy w następnej będziemy mogli już kupować? No, zobaczymy. Czy ja jestem jeszcze potrzebna? Chciałabym stamtąd zobaczyć zakończenie gonitwy. A ten... Nie widziałam, czy coś jeszcze. Nie, dziękuję. Walenty wyraźnie osłabł, Tabun biegnie w sporo. Borowczyk przegrał, Tabun już nie dojdzie. Prosić następnego. Może bukmachera, oni wszystkich znał. Dobrze, niech pan wprowadzi bukmachera. Tak jest. Podajemy zatwierdzony wynik gonitwy trzeciej. Koń pierwszy. Dostarczyli tłumaczenie. Dziękuję. To jest drugi, numer czwarty Cyklon. Koń trzeci, numer trzeci Herkules. Koń proszę, niech pan usiądzie. Pan się nazywa? Leopold Mus. Urodzony w 1919 w Warszawie. Gdzie pan pracuje? A co ma wspólnego moja praca ze stuknięciem tego gościa? Czwórka po francusku, 40 zł. Porządne. Może jednak ustalimy, że to ja będę pytać. Wypłata trójki od nie pracuję. Mam szczęście do koni. Czy pan znał Aleksandra Brajowskiego? To ten zadźgany? Od kogo pan przyjmował zakłady w tej gonitwie? Muszę się go załatwili w pierwszej. Mnie interesuje ta. Jeden taki, nawet nie wiem jak się nazywa, właściciel jakiegoś warsztatu, no prosił się, żebyśmy razem zagrali Herkulesa górą. No wiadomo, Herkules koi z pochodzeniem, ale ma chore łopatki, nie wygra. Wysoko grał? Razem graliśmy za 500. Jak to razem? No to znaczy, jeżeli Herkules wygra, to ja płacę, a jak nie, to... A pan nie lubi przegrywać pieniędzy. A pan to lubi, nie? Od kogo jeszcze przyjmował pan zakłady? A pan kapitan to jest mylnie informowany. Czy Brajowski grywał pana? Teraz zdarzyło się, graliśmy razem jakiś porządek to. Był pan mu winien pieniądze. Powtarzam, pan kapitan ma niewłaściwe wiadomości. Radzę się z tym pytaniem tak, zwrócić do kogo innego. Prosić następnego. Tak jest. Dziękuję panu. A, czy widział pan u kogoś ten nóż? U kogoś z tych? A u kogoś z innych? Nie. Nie widziałem. Proszę bardzo, panie profesorze. Panowie, ja bardzo proszę, ja tu jestem pierwszy raz. Przysięgam, pierwszy raz w życiu. Ależ to nie grzech, panie profesorze. Pan może odejść. Dziękuję bardzo. No, trzeba mieć mojego pecha. Ale niech pan się nie denerwuje, profesorze. Nie, to oczywiście jest zwykła formalność. Proszę wybaczyć imię i nazwisko. Leon Ostrowicki. Czy pan profesor znał Aleksandra Brajowskiego? A kto to jest? No, czy pan kiedykolwiek spotkał człowieka, który tutaj został zabity? Nie przypominam sobie. A może zauważył pan coś, co... Nic nie zauważyłem, nic nie wiem. Jestem tutaj pierwszy raz i na pewno ostatni.
Od kogo pan miał kartę wstępu? No, kolega odstąpił mi swoją. Aha, no, pan profesor się orientuje, że to nie jest całkiem w porządku. Na jakie nazwisko opiewa karta wstępu? Panie kapitanie... No, przykro mi, taka jest moja służba. Piotr Głowacki, mój asystent. Mm, dziękuję, ale niech pan się nie denerwuje, profesorze. Miałem wyjść, panie kapitanie, po piątej gonitwie. Mam zajęcia. Dzisiaj niedziela. Ale pan kapitan także nie odpoczywa. Dobrze, uprzedzimy, że pan profesor się spóźni. Aha, jeszcze jedna formalność. Czy pan profesor widział kogoś nóż? Jaki nóż? Ten. Coś podobnego leżało na stoliku. W tamtym pokoju? Na stoliku, obok werandy. Tylko nie wiem, czy to ten. Zauważyłem, kiedy przechodziłem, żeby obejrzeć gonitwę, bo kupiłem konwalię, dole mi przyszła. Zapłacili 32 zł za 20. Więc kiedy pan szedł w stronę tarasu, ażeby obejrzeć gonitwę, zauważył pan na stoliku ten nóż? Tak. Tylko nie wiem, czy to ten. Ale taki sam. No, podobny. Dziękuję panu. Na razie, wystarczy. Następny. Następny. To jest. No, precyzja odpowiedzi godna matematyka. A niech sprawdzą tego Głowackiego i profesora. Tak jest. Tak. Proszę, niech pan siada. Pan się nazywa? Felix Wójtowicz. Mam 42 lata, jestem właścicielem warsztatu samochodowego. Tego zabitego nie znałem tyle co story, ale to żadne znanie. Czy Brajłowski miał samochód? To niby ten zabity. A co, pan nie znał jego nazwiska? A skąd mogę wiedzieć, czy miał samochód? No, mógł pan widzieć, jak przyjeżdża, odjeżdża. Dawno pan prowadzi warsztat? Pana koledzy mnie tam ciągle pilnują, panie kapitanie. Wszystko jest okej, okay, nie ma się o co zaczepić. Od jak dawna prowadzi pan warsztat? 10 lat. A grywa na wyścigę? Będzie z 5. A Brajłowski? Już tu grywa, jak przyszedłem. Czy był pan kiedykolwiek karany? Powiedziałem panu kapitanowi, że wszystko w warsztacie gra. Dziękuję panu. A, to pana nóż? Z zasady nie noszę przy sobie ostrych narzędzi. A może widział go pan gdzieś poprzednio? Nie. Dziękuję panu. To na razie wszystko. Przypominamy państwu, że za 5 minut zostaną zamknięte kasy totalizatora. Przepraszam, już jestem. Kupowałem bilety. Dla kogo? Dla siebie. No, muszę przyznać, poruczniku, że jest pan dość beztroski. Przepraszam, kupiłem szafira, góro. Aha, a szafir właśnie kończy triple Brajłowskiego, tak? Tak, panie kapitanie, to absolutny fuchs, nikt tego nie kupuje. Podejrzewam, że Brajłowski się pomylił, ale kupiłem. Jak przyjdzie, odpukam na wszelki wypadek, to gotowi zapłacić i po 300. Kupiłem za całą stówę. O, to już hazard, kochasiu. Panie kapitanie, przecież ja dotychczas służbowo, nie mogłem tutaj kręcić się 2 miesiące i nic, by wyglądało podejrzanie. A teraz? No właśnie. Ale za swoje. Czy Brajłowski miał samochód? A miał, Skodę, 1000 MB. Widziałem go parę razy na mieście, fajne sztuki woził. Znaczy dziewczyny. I ile tam jeszcze osób zostało? Dwie panie i jeden chłopak, ten Nowak. No to teraz którąś z pań. Dobra. Damy Potocką. To jest. Potocka. Jeśli ten szafir wygra, panie kapitanie, to... Proszę panią dziaska usiąść. Ewa Potocka. Lat? 32. Inżynier-architekt. Niezamężna. Bezdzietna. Coś jeszcze? Czy pani znała Aleksandra Brajłowskiego? Dobrze? Ponieważ i tak byście do tego doszli, więc lepiej załatwmy to od razu. Właściwie mogę powiedzieć, że znałam go. Pozornie dość dobrze. 2 lata mieszkaliśmy razem. Aż któregoś pięknego dnia roześmiał się i powiedział: takie jest życie, kochanie. To był taki jego ulubiony zwrot. I wyszedł. W drzwiach tkwił klucz. A do niego na kółku przyczepiony był mały czarny kotek. Kotek kołysał się na kółku dużo dłużej, niż trwało zejście Brajłowskiego po schodach. A potem przez wiele jeszcze miesięcy w różnych miejscach i okolicznościach widziałam tego kołyszącego się kotka. To było dawno? A czy rok to dawno? To pani może na to odpowiedzieć. No niech pan zapyta wprost, czy chciałam zabić Brajłowskiego. A chciała pani? Tak, chciałam.
Nawet to dokładnie zaplanowałam. Interesuje panów mój plan? No, oczywiście. Ruszyły? Nie, Falstart wyrwał rykoszet. Gotów przegrać? I wtedy wygra szafę. A, widzę, że pan jest niedoświadczonym graczem. Obmyśliła pani plan i... Tak, i zatelefonowałam do niego już po tym jego efektownym wyjściu i powiedziałam, kochanie, było nam z sobą podobno nieźle razem. Ruszyły? Rozstańmy się jak przyjaciele. Prowadzimy rykoszet. Zapraszam cię na pożegnalną noc. Czwarty szafie i oczywiście zgodził się. Z gladiatorem. Potem pojechaliśmy do znanego nam dobrze domku za miastem. Podałam kolację. Piliśmy wino. Tylko w jego kieliszku oprócz wina był jeszcze środek nasenny. Rozgadał się i wtedy powiedział do mnie, ty byłaś zawsze sztywna, poważna, pani inżynier. Nie potrafiłabyś nigdy, idąc nocą, poprzestawiać doniczki z kwiatkami. Gdzie? Nie wiem. Może na czymś balkonie. Siedział, pił wino i oczami wyobraźni był przy tej, która potrafiła przestawiać doniczki z kwiatkami. Za nim szafir. Gladiator minął Tybeta. A potem, kiedy był już bardzo senny, powiedziałam, a teraz położycie do łóżka, kochanie, i przykryjecie poduszką na głowę. Na prostą wyprowadził rykoszet, tuż za nim świt. Długo. Na trzeciej pozycji szafir, za nim Merkury, Gladiator i Tybet. Z miłością. Patrzył na mnie i widać było, że nic z tego nie rozumie. Dopiero kiedy powiedziałam, bo takie jest życie, kochanie, a poduszka nie zostawi śladów. W jego oczach pojawił się strach. Ale już było za późno. Już był zbyt słaby, zdany całkowicie na moją łaskę i niełaskę. Połowa prostej. Z trzeciej pozycji atakuje szafir. Szafir! Porucznik! Rykoszet broni się. Tak jest, przepraszam. Reszta stawki jest już i niestety nie zabiłam Drabowskiego. Ani wtedy, ani dzisiaj. Chociaż jak pan widzi, lojalnie przyznaje, że ja bardzo tego chciałam. I rykoszet, i szafir. No cóż, przykro mi, mieliby to panowie. A szafir? Wygrał! Wygrał, panie kapitanie! Okrotki łeb nawet bez fotokomórki! Będzie piękna tripla. O, Brajłowski grał ją, kończył właśnie szafirem. O? No to ciekawe. On nie cierpiał tego konia. A może pani wie coś na temat tej tripli? Panie kapitanie, kotek przestał się już kołysać. Mnie już nie obchodzą wygrane ani przegrane Brajłowskiego. Po prostu zdziwiłam się, że grał konia, którego nie lubił. Dziękuję pani. No, jeżeli ten Brajłowski znał się tak na koniach, jak na kobietach, to... No, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek trafiła mu się jakaś naprawdę wysoka wygrana. No jak to, a ta teraz? No. Pan ma tego szafira za 100? Tak, 5 biletów. Zaraz podadzą wypłaty. Zostało jeszcze dwoje. Nie, urocza młoda para, chłopak i dziewczyna. Pogadam z chłopakiem. Dawaj, Nowak. Tak jest. Płeć piękna na razie mnie załatwiła, muszę trochę ochłonąć. Ale mogą dać i po 300, panie kapitanie. Nikt tego nie kupował. Podajemy zatwierdzony wynik gonitwy czwartej. Koń pierwszy, szafir. Koń drugi, numer 4, nazwisko. Koń trzeci, Nowak pierwszy, Jacek. Lat. Koń czwarty, numer 5, gladiator. 25. Koń piąty, numer 2, tybet. Czy pan gdzieś pracuje? Koń szósty, numer 3, Merkury. W tej chwili nie. A przedtem? Studiowałem. Co? Mechanikę. Przerwa w studiach, czy też całkowite rozstanie? Raczej przerwa. Aha. Od dawna? No, ponad rok. Aha. A dawno pan gra na wyścigach? Rok. Może trochę więcej. Nie. Mniej najwyżej rok. No, trudno tu wygrać, co? Takiego szafira pewnie. Pewnie pan nie grał. Chciałem, wie pan. Zakreśliłem go sobie nawet. No, proszę, jeśli pan nie wierzy. No jest zakreślony. O! No już miałem naszykowane pieniądze, bym go kupił, gdyby, wie pan... Gdyby co? A nic ważnego. Gdyby co? No nie kupiłem. No ja nie lubię, jak baby mi podpowiadają, co ja mam brać. Kto panu podpowiada? Potocka. Ewa. No to moja kuzynka, mówią ciotka śmieszne. Więc miałem naszykowane pieniądze, no więc jak ona podeszła, no to schowałem, no i nie kupiłem. No co się będzie wtrącać? Tak, podpowiadała panu szafira. Nic nie mówiła, podeszła. I co, i pan nie kupił? Jasne, że nie. Pan jest na utrzymaniu rodziców? No tak. I pieniądze na granie też oni panu dają. Raczej mi tutaj idzie. Aha.
raz się wygra, raz się przegra. Na to, żeby się odegrać, trzeba mieć. Dają mi rodzice. Pan zna Aleksandra Brajowskiego? Podajemy wypłatę gonitwy czwartej. Szóstka zwyczajnie 364 zł, szóstka po francusku 124 zł, czwórka po francusku 24 zł. O! Porządku 6, 212 zł, wypłata tripli od gonitwy drugiej 41 300 zł. No jeszcze w tym sezonie to takiej nie było. Czy pan znał Aleksandra Brajłowskiego? Nie. A to pan widział u kogoś? Nie widziałem. Niech pan dobrze pomyśli. Nóż jest dość oryginalny. Nie widziałem. Nie? To dziękuję panu. Chyba mamy motyw. Sobolewski. Do pana. Proszę. Halo? Puszcza, słucham. Tak? Ostrowicki. Aha, dobrze. Dobrze, dziękuję. Dobrze. Borowczyk, tak? Tak. Ten księgowy Borowczyk ma właśnie kontrolę. Lewe rachunki. Niezgodność rzędu kilkudziesięciu tysięcy. Wątpię, panie kapitanie. O, przed chwilą podali. Nie, ale to nie może być motyw. Tripla ma wartość 40 tysięcy dopiero teraz, po tym biegu, po wygraniu szafira. A w pierwszej gonitwie to był tylko zwyczajny papier. No tak, ale papierek z możliwością wygranej. Ja nie morduję się dla możliwości. A dlaczego się morduje? Ja wiem, dla pieniędzy, zemsty, ze strachu. To dlaczego ten papierek zniknął? No tego nie wiem. Szkoda. Niech pan poprosi dziewczynę. Ostatnia, panie kapitanie. No, niech pan się nie cieszy, poruczniku. Zaraz zaczniemy od początku. Tym razem na dobre. Panie Ostankiewicz! Dzień dobry pani. Proszę, pani usiądzie. Może nam pani łaskawie powie, jak się pani nazywa? Grażyna. A dalej? Stankiewicz. Aha, to pani. Czy pani gdzieś pracuje? Jestem modelką. Czy znała pani Denata? Tak. To znaczy, tak trochę. Co to znaczy, tak trochę? Tutaj czasem rozmawialiśmy. To był bardzo miły człowiek. No ale nie ma chyba powodu tak się denerwować śmiercią człowieka, którego znała pani tak trochę. Ja nigdy nie widziałam nieżywego człowieka. A może zauważyła pani coś, co wydaje się pani niepokojące i stąd te nerwy? Nie. Nic nie zauważyłam. A o tym nożu też pani nie wie, do kogo należy? Pojęcia. Czego pan ode mnie chce? Chcę, żeby się pani uspokoiła. Poruczniku, niech dadzą pani krople na uspokojenie. Tak. Proszę dać pani krople, ta kartka chyba jest. Znała go tak trochę. Drogi Giovanni, spojrzysz na zdjęcie i przyznasz mi rację, że nie ma co wysyłać kilka propozycji, bo ta jedna zadowoli wszystkie wymagania. Młodość, uroda, talent i z tego, co napisałeś, rodak dla niej. Śpiesz się, bo o ile wiem, ubiega się o nią jakiś producent francuski. Tak. Czytałem gdzieś, że ten Giovanni Giuliani, czy jak mu tam, szuka dziewczyny do głównej roli w swoim nowym filmie. Nie wiem, jak ten drogi Giovanni ucieszy się z modelki zamiast aktorki. No, jej tak łatwo nie pozbędą się, nawet w Rzymie. Słucham. Aha. Już wiecie o Ostrowickim, tak? Dobrze. Ołówek. Proszę. Ilekroć startował, zawsze go grałem. Dureń jeden napuścił mi na tabula. Szafir to jest prawdziwy diament. Dobrze, zrozumiałem. Zawsze tak jest. Im bardziej potrzeba pieniędzy, tym gorzej idzie. Tak, jakby pan zgadł. Ale ja się jeszcze odegram. Już nie dam się nikomu na nic napuszczać. To, co mam zakreślone i nic więcej. Tak, dziękuję. No, a od kogo pan dzisiaj pożycza? O, właśnie. Nie od Brajłowskiego. To pewne. Profesor Ostrowicki twierdził, że nigdy nie znał Brajłowskiego. Istnieje natomiast film tam o programowaniu maszyn matematycznych, w którym wiele miejsca poświęcono Ostrowickiemu. Ten film robił Brajłowski.
Ale może pan profesor nie zwrócił większej uwagi na operatora? Nie. Ten temat Brajłowski robił sam. Po obejrzeniu filmu Ostrowicki miał pretensje i to spore, niewiele brakowało, a doszłoby do sprawy sądowej. O co chodziło? No właśnie sprawdzają. Panie kapitanie, a spróbujmy dowiedzieć się, o co założyli się Brajłowski z Radomskim. Kiedy? No przed pierwszą gonitwą. Radomski podaje typy od lat i uważa się za najlepszego znawcę od koni. Tutaj zdaje się innych nie ma. Tak, ale Radomski typował Belladonnę. Brajłowski miał wątpliwości, zresztą ja miałem także. No ale oni się założyli, panie kapitanie, ten bukmacher mus przecinał. No ale czy na pewno Belladonnę, o ile tego nie wiem, nie dosłyszałem. No to niech pan poprosi tego Radomskiego, przynajmniej to będziemy mieli z głowy. Przypominam państwu, że za 5 minut zostaną zamknięte razy do pan tańca. Kapitan zdaje się miał do mnie jakąś sprawę. Ale głupstwo, profesorze. Jeszcze jedna drobnostka. Chodzi o ten zakład. Jaki zakład? Pana z Brajłowskim. Ja... No nie, mój zakład z Brajłowskim był i pozostanie moją prywatną sprawą. Niestety, człowiek, który go wygrał, został zabity. Odmawiam jakichkolwiek zeznań na ten temat. Czy pan się orientuje, jakimi konsekwencjami może grozić odmowa zeznań? Jest mi to obojętne. Nie mam więcej nic do powiedzenia. Coś ty musi być. Niech pan sobie dobrze przypomni wszystko, co tu się działo przed zabójstwem. No więc tak, najpierw rozmawiałem z portierem. Twierdził, że prefekt wygra w cuglach. Zresztą ja też dałbym się nabrać na tego konia. Potem przyszła ta aktorka. Po niej przyszła ta młoda para. Zaraz. No, Grażyna Stankiewicz, Jacek. No. Tak. On miał chyba ten porządek w pierwszej gonitwie kupić Brajłowskiemu. No mówili coś o tym, a potem jak on przyszedł, to dziewczyna się nawet chwaliła, że pilnowała tego kupowania, tam guzik pilnowała. Chłopak uznał, że ten porządek nie może przyjść. Schował sobie pieniądze do kieszeni, żeby miał potem za co grać. No. To może pogadamy z tą dziewczyną, co? Tak. Dobra. Jak pan poprosi. Dawaj, Grażyna Stankiewicz. To jest. Tak rosną bukmacherzy, panie kapitanie. Tylko sęk w tym, że porządek typowany przez Brajłowskiego przyszedł. I to wysoki. A Nowak na pewno miał kupić nie jeden i nie dwa bilety. No i przeliczył się. Proszę. Wzięła pani kroplę? Lepiej? No to. Cieszę się. Niech pani teraz spokojnie wszystko nam opowie. Proszę pana, to przeze mnie. To wszystko przeze mnie. Ja skłamałam, że nie znałam Brajłowskiego. Ja go dobrze znałam. Zerwałam z Jackiem przez niego. Zakochałam się. Chyba. Jacek myślał, że to dlatego, że Brajłowski ma pieniądze. I wtedy... To naprawdę bardzo miły chłopiec. Powiedział, że się odegra i też będzie miał wóz i w ogóle, no i wciąż grał. No ale jakoś mu to nie szło. Szło, tylko nie w takt. Wygrywał, jak miał bilet za 20 zł. A jak kupił za 100 albo i więcej, to akurat na to, co nie przyszło. A w ogóle tak naprawdę to nie miał za grosz ambicji. Inaczej niż Brajłowski. Właśnie. Jackowi wystarczyło na przykład, że byłam modelką. Aj, no pani powinna grać w filmie. Brajłowski mówił to samo. Uwierzył we mnie, a teraz? Należy pani życzyć tylko powodzenia. Przecież on nie żyje. Owszem, obiecał mi pomóc. Dotrzymał słowa. Zdążył jeszcze napisać list. List? Jaki list? Polecający do Rzymu. Czy on zostanie wysłany? No, naturalnie. Tak się cieszę. A czy Jacek Nowak też o tym wie? Ale on nie mógł. On naprawdę nie zrobił nic złego. A oczywiście. A kiedy Brajłowski dał Nowakowi te pieniądze? Wczoraj, ale wieczorem. I to też przeze mnie. Spotkaliśmy Jacka przypadkiem. Jacek nawet udawał, że go już nic nie obchodzę. Mówił, że nie mam żalu do Brajłowskiego. Mówił, że na zawsze zostaniemy przyjaciółmi. Jakoś było tak całkiem fajnie. Oni rozmawiali o koniach. Brajłowski martwił się, że nie zdąży na pierwszą gonitwę. No i ja go namówiłam, żeby dał Jackowi pieniądze. I Jacek się zgodził. A dlaczego pani sama nie wykupiła porządku? Bo ja mam nie fart, panie kapitanie. Nigdy nic nie kupuję. Proszę się spytać. Wszyscy o tym wiedzą. Ile Jacek wziął pieniędzy od Brajowskiego? Chyba 500. Pan Nowak powinien to dobrze pamiętać. Dziękuję pani. Nowak, to jest. Ruszyły. Prowadzi Cezar, zanim artykuł... 25 porządków po 222 złote. Bagatelka. 5550. Ciekaw jestem, jak on by z tego wybrnął. Co 5550? No, tyle Nowak musiałby oddać Brajłowskiemu. Chciałbym zobaczyć te bilety, które miał pan kupić Brajłowskiemu. Porządek pierwszej gonitwy.
Ty, a jeśli ja je już zrealizowałem? W jaki sposób? Na przykład za pośrednictwem pańskiego strażnika. To chciałbym zobaczyć pieniądze. Czy pan sądzi, że ja zabiłem Brajłowskiego? A może nie był pan zadowolony? Dla marnych kilku tysięcy? Może nie był pan zadowolony z perspektywy filmowej kariery swojej byłej partnerki? Ja mam to wnosi. Prosimy o bilety albo pieniądze! Zaraz, panie kapitanie! Pan kapitan taki gorący, zaraz! Tuż za nim Melka, którą już dochodzą Romeo i Patryk. W dalszym ciągu prowadzi Arktyka, z końca zaczyna finiszować Romeo. Przecież on wygra, on ma fantastyczny finisz! Wybijają Marylkę, dochodzą Cezara. Patryk! Się Arktyka, ale Romeo już ją dochodzi. Patryk jest już za nim. Mijają Arktykę, na ostatnich metrach patrzą... On wygra, on ma finisz jak sam Szurkowski! Zaraz się wszystko wyjaśni, on wygra, on musi wygrać! A jednak nie zna się pan na koniach. Przykro mi. Domyślam się, że w tej chwili przegrał pan 500 złotych Brajłowskiego. Myślałem, że się uda. Że się pan uda! I pan w dalszym ciągu twierdzi, że nie miał w ręku tego noża! Ja nie zabiłem Brajłowskiego! O to pytałem! No czego ode mnie chcecie? To nie mój nóż, o ten nóż pytajcie lewy! Wyjdź! Ona mnie zawsze... Proszę wyjść! Przynosi... Panie kapitanie. Słucham. Chciałbym coś powiedzieć. Tak. Nie wiem, czy to ważne, ale ta kasjerka powiedziała mi, że facet, co kupował te wysoko triple, co to go stuknęli, to kupował ją nie dla siebie. Mówiłem, że nigdy nie wygrywał? To podobno był miły facet, więc ta kasjerka mówi, że tak dla żartu powiedziała mu, jak to przyjdzie, to całe wyścigi w worku na plecach pan wyniesie. A on na to nie dla mnie. Ja bym nigdy w życiu nie wyrzucił pieniędzy na podobną bzdurę. Dziękuję. Tak jest. No, i co pan na to, poruczniku? No, że Ewa Potocka wiedziała lepiej. Brajłowski nie lubił szafira. No tak, tak, chociaż ja odnoszę niejasne wrażenie, że ona nas cokolwiek kołuje. Nie, ona tego nie zrobiła. Podajemy zatwierdzony wynik gonitwy piątej. Koń pierwszy, numer drugi, Romeo. Koń drugi, numer piąty, Patryk. Puszczę. Koń trzeci, numer pierwszy, Arka. Co? Pójdę po to Potocko. Numer trzeci, Marylka. Chwileczkę. Koń piąty, numer czwarty, Cezar. Wójtowicz. Szkoda. Za chwilę przestanie pan żałować. Tak? Słucham. Tak? Dziękuję. Poprzednio pożartowaliśmy, ale teraz umówmy się, że będziemy rozmawiać poważnie. Ile Brajłowski zażądał? Nie wiem, o czym pan kapitan mówi. Słyszałem o 70 tysiącach. No przesadzony. Ile? 50, ale jeśli pan kapitan sądzi, że mordowałbym dla marnych 50 tysięcy... Ja pana wcale o to nie oskarżam. Ja tylko stwierdzam, że remontując Skodę Brajłowskiego dał pan zużyte części, Brajłowski miał wypadek, pan chciał tę całą sprawę zatuszować, zaproponował mu pieniądze, Brajłowski się zgodził, wczoraj rozmyślił, a dzisiaj został zamordowany. Dziękuję, może pan odejść. Ewę Potocką. Tak jest. Powiedziałem, może pan odejść. Tak jest. Chcielibyśmy panią zapytać o drobiazg. Podobno pani wie, kto jest właścicielem tego noża. Tak. Kto? Ja. Chciała pani powiedzieć, że jest to pani. Tak. I co, pani go tak nosiła stale przy sobie? W jakim celu? To bardzo proste. Ja dużo rysuję, a to jest jedyny ostry nóż nadający się do temperowania ołówku. I tym nożem został zabity Brajłowski. Domyślam się. Czy może pani to jakoś wytłumaczyć? Oczywiście. Przecinałam program, ktoś powiedział bomba w górze, położyłam nóż na stoliku i podeszłam do okna. A dlaczego pani przy swojej daleko idącej szczerości nie powiedziała nam tego wcześniej? Bo pan mnie o to nie pytał. Już pani o tym wie, że Jacek Nowak nie kupił Brajłowskiemu porządku w pierwszej gonitwie? Proszę pana, różne głupstwa robi się mając 25 lat. Czy tylko głupstwa? Ja upieram się przy głupstwach. Dziękuję pani. Wezmę to pod uwagę. To wszystko. Tak na razie wszystko. Dziękuję. Panie kapitanie, ta tripla wcale nie zginęła. Co, znalazł ją pan? Jak mogłem znaleźć, skoro nie zginęła? Brajłowski ją po prostu oddał temu komuś, dla kogo tę bzdurę kupował. No to niech pan daje tego kogoś. Zaraz, przecież nie wiem, dla kogo kupował. No, a przy rewizji? No wie pan, przy rewizji. Wszyscy mają jakieś bilety, to przecież nie zwrócili na to chyba większej uwagi. Zresztą ja nie przeprowadzałem rewizji. Można, panie kapitanie? Słucham pana. Szósta gonitwa przed nami. O, jeszcze 10 minut. Właśnie, już niewiele czasu, gonitwa klaczek. Zawsze wygrywam.
i zawsze w gonitwach klaczy są wybuchy. Ile pan ma manka w tej swojej spółdzielni? Przyjdzie 3-4. Bajeczka z prowancją. Może pan kapitan zagra? Niedużo, za 200. No, za 100. A 100 pożyczy pan mi. Ja się znam na koniach, może pan kapitan wierzyć. Przecież pan wierzy i tak się nie odegra. Jeszcze 3 gonitwy, panie kapitanie. A i o 3 za dużo dla pana. Ja się naprawdę znam na koniach. A co, bukmacher mus, co już nie przyjmuje od pana na kredyt? A może pan zamyla? Ze mną za 200. Bukmachera. Tak jest. Za 100. Oj, Boga, niech panie brzęczy. Po 50. To... Idź pan. Idź pan. Pana Musa. To jest. Wspominamy państwu, że za 5 minut proszę, proszę, zostaną panie. Zamknięte kasy totalizatora. Słucham? Puszczam. Tak? Dziękuję, rozumiem. Dziękuję. Zaraz pan będzie mógł wrócić do tych swoich zajęć. Mam na myśli oczywiście tę pańską grę na wyścigach. Dużo szczęśliwszą niż Borowczyka. Ten taki... Pechowy facet, panie kapitanie, ale co z takim zrobić, tak? Dawno gra? No, już będzie kawałek, tak. Ze 2 lata, w zeszłym sezonie był na pewno. Zgrał się na cacy, myślałem, że da spokój, ale gdzie tam. Wrócił, tacy bywają twardzi. Dużo Borowczyk pożyczał od Brajłowskiego? No najwięcej. Brajłowski go tu sprowadził, więc miał poniekąd obowiązek pożyczać, tak? I zawsze się z niego nabijał, mówił, ty, mucha! I na 10 przegrywa. Nazywał go taka mucha. Ja nie wiem dlaczego. Ale nie. Teraz to już mu przestał pożyczać. Co? Zaraz o co? Chodzi o ten zakład. Ten Radomskiego z Brajłowskim? No tak, no Radomski tak się nim przejął, to wie pan. Panie kapitanie, szczerze tak mówiąc, to tak. Był drański zakład. Jeszcze się z takim nie spotkałem. No można dostać zawału serca ze zdenerwowania. No, Brajłowski miewał takie pomysły. Oni się nie lubili obaj. Radomski dawał kiedyś te typy, nawet z głową, ale teraz gdzie? Starość, skleroza. Ten Brajłowski z niego podkpiwał, śmiał się, tego raz nawet mało do mordobicia nie doszło. Nie, ale pan kapitan chyba nie przypuszcza, że Radomski... Nie, przecież Radomski raptem zaproponował 3000, nie zabija się dla marnych 3000. No gdyby odwrotnie, gdyby to Radomski zaproponował 30, no 30 to jest suma, ale 3... Zaraz, jak to 30 tysięcy? Mówił przecież pan, że Radomski zaproponował 3. Ej, pan kapitan nie zna tego rodzaju zakładu. Oni się tak umówili, jeżeli Belladonna... przegra, no to znaczy, że Radomski płaci podaną przez siebie sumę, no te 3000, a jeżeli Belladonna znajdzie się w pierwszej czwórce, to Brajłowski płaci 10-krotnie więcej. 30. No tak, 30. To dziękuję panu. Proszę bardzo. Cwania. Nie przypuszczałem, że ten Brajłowski to taki ryzykant. Ale tam ryzykant. Wiedział się gdzieś, że Belladonna ma jakiś feler, że się w biegu nie policzy. Grał na pewniaka i... Jak to grał na pewniaka? Na nerwach Radomskiemu. Poruczniku, zwracam panu uwagę, że przy prowadzeniu śledztwa nie należy kierować się sympatiami. Tak jest, przepraszam. Aha, nie podoba mi się ta sprawa z nożem. Nie rozumiem. No trudno wymagać od zabójcy, ażeby przewidział, że Ewa Potocka wyjmie nóż i położy go na stole. No ale okazja stwarza mordercę, panie kapitanie. Tu leży nóż, tu plecy Brajłowskiego, tylko sięgnąć, ciach i po krzyku stanąć na miejscu. Nikt niczego nie zauważy. Każdy mógł to zrobić, absolutnie każdy. Można? Słucham. Ja przyszłam, żeby złożyć ważne zeznanie. Proszę. Chodzi o ten nóż. Tak, słucham. Tak. Pan mnie pytał, czy ja go widziałam. Tak, a pani odpowiedziała, że nie, co domyślam się, oczywiście nie było zgodne z prawdą. A kiedy pan mnie o to zapytał? To tuż przed zakończeniem gonitwy? Jak to w takiej chwili pan mnie zawracał głowę jakimś nożem? Tak, przepraszam, to była moja wina. No właśnie. A ten nóż jest własnością pani Ewy Potockiej. Tuż przed gonitwą podszedł do niej i poprosił o nóż do przecięcia programu. Ten młody człowiek, ten siostrzeniec, i ona wyjęła z torebki nóż, podała mu go. Ktoś zawołał bomba w górze, wtedy Potocka podeszła do tarasu, ja poszłam za nią, a młody człowiek został z nożem przy stole. Dziękuję bardzo. Chwileczkę.
Ten chłopiec nie jest zły, tylko taki niewydarzony. I on nie zdobyłby się na coś tak zdecydowanego jak zabójstwo. Przecież on waha się, prawda, aż do samego zamknięcia kasy. Nigdy nie wie, na co ma postawić i co ma kupić. On tylko jedno wie, żeby nie słuchać pani Potockiej, a ona ma przeważnie rację. Ja wróciłam tutaj, bo nie chciałam, żeby pani Ewa brała sprawy noże na siebie. A brała? Nie, przepraszam. Chodzi mi o to, dlaczego jest tak pani bardzo... Tak troszczy się pani o Ewę Potocką? Bo jest mi żal. Aha. Ja nie wiem, kto zabił Brajłowskiego, ale jeśli mam być szczera, to ofiarowałabym wszystkim bóstwom wszystkie możliwe ofiary, żebyście do tego nie doszli. Ktokolwiek to był, miał rację. Ja mam, panie kapitanie, swoje własne zdanie w tej sprawie. No, ja nie zdołałem sobie wyrobić aż tak złego zdania o Brajłowskim. Bo pan chyba niewiele jeszcze wie o nim. Brajłowski lubił ludziom płatać figle, a to były figle okrutne. Tak jak ten zakon. No, z Radomskim. To jest stary człowiek i samotny. Zostały mu tylko konie. A wiara, że jest jedynym, który się naprawdę na tym zna. Nadzieja, że są tacy, którzy też w to wierzą. A byli tacy? Tabunami tutaj przychodzili. Radzili się go. Mówili o nim spec. A Brajłowski kpił z nich. Kpił tak jak z Borowczyka. Borowczyk był tylko dla niego brzęczącą muchą. A tę muchę to on sam podprowadził. Dlaczego jest pani żal Ewy Potockiej? Brajłowski był nieszczęściem jej życia. Ruszyły. Prowadzi Mekka, druga bajeczka, Mrzonka, Prowansja, Haga, Krynica i Konstantin Romera. Niewielu ludzi w życiu szanuje, a ją szanuje, bo to mądra kobieta. Mimo, że Brajłowski był nieszczęściem jej życia? Mimo to. Ostatnio spotkałam ich na urlopie. W tym roku? Konie przybyły tak. Dystans około 400 metrów. Widziałam, jak ona patrzyła na niego i wtedy pomyślałam sobie... Z trzeciej pozycji na drugą przechodzi Mrzonka. Nigdy się od niego nie umarł. Trzecia bajeczka, dalej Prowansja, Haga, Krynica i ostatnia Melpomena. Zaraz wyjdą na prostą. Ja to muszę zobaczyć. Gram. Konia prowadzi, ona przyjdzie. Tak, dziękuję pani. Nie do pani, tak słucham. Tak? Dziękuję. No jak się pan czuje, poruczniku? Jakbym patrzył na darbową gonitwę, bajeczka, której wszystkie konie zmierzają do mety prawie równocześnie, a kolejności musi zadecydować czułość fotokomórki. Z tym filmem o Ostrowickim była, okazuje się, historia typowa dla Brajłowskiego. Jeszcze jeden żar? Niech pan poprosi profesora. Tak jest. Na prowadzenie, bajeczka nie ustępuje. Biegną obok siebie, trzecia Mrzonka, czwarta Mekka, piąta jest Krynica. Czy to się nigdy nie skończy, panie kapitanie? Ja też chciałbym mieć niedzielę, panie profesorze. A jednak znał pan Aleksandra Brajłowskiego. Czwarta Mekka, piąta Krynica, szósta Melpomena i ostatnia Haga. Pani Aldona wygrała. To była świetna artystka. Nie jest jeszcze stara, ale nie występuje od lat. Ja jestem stary i śmieszny. Życie upłynęło mi najpierw na uczenie się, potem na pracę. O ile pamiętam, byłem raz jeden w życiu na balu sylwestrowym i też niewiele się bawiłem. Przyszli do mnie z propozycją zrobienia filmu. Moja praca, mój dorobek, moje doświadczenie. Początkowo nawet się tego trochę bałem, a potem cieszyłem się, jak dziecko. Obejrzałem ten film. Panie profesorze... Nie wiem, czy pan sobie potrafi wyobrazić, czym może być skóra starego człowieka, zmarszczka wyolbrzymiona do potwornych granic, zawzowione oko robiące wrażenie, że ropieje. Miał pokazać moją pracę, moje maszyny, a pokazywał mnie w kawaleczkach, w patologicznych zbliżeniach. Prezentował mi film i cieszył się, a ja myślałem, że wbił mi tutaj gdzieś nóż i nim obraca. Chciałem zaskarżyć go do sądu. Powiedzieli mi, nie będziesz się przecież ośmieszać. Podajemy zatwierdzony wynik gonitwy szóstej. Koń pierwszy, numer czwarty, Prowansja. Koń drugi, numer trzeci, nie podano sprawy do sądu. Numer szósty, Mrzonka.
I nie zabiłem Brajłowskiego. Dziękuję. Choć Bóg mi świadczył, że zrobiłbym to z wielką przyjemnością. Ale nie dziś, wtedy, po obejrzeniu filmu. Zresztą nie byłem jedynym, z którego Brajłowski czerpał radość życia. Myśli pan o Radomskim? Nie. Myślę o Aldonie Wilroze. O, jest trochę śmieszne. Oj, żart rozpaczliwie prosty. Opowiedziała mi. Tam, czekając na wezwanie, mamy dużo czasu. Któregoś dnia zadzwonił telefon. Tu Brajłowski, mówię w imieniu zespołu filmowego Przygoda. Chcieliśmy prosić panią na próbne zdjęcia. Oczywiście Brajłowski nie poprzestał na tym. Skłonił kogoś do zrobienia tych rzekomo próbnych zdjęć. W atelier zrobił się istny cyrk. Mówiła, tańczyła, śpiewała. Nie domyślała się nawet, że w kamerze nie było taśmy. Następnego dnia zadzwonił znowu, że zdjęcia wypadły świetnie, że została zaangażowana do filmu. Czekała na następne spotkanie. Potem zadzwoniła sama. No i wtedy sekretarka nie wytrzymała, powiedziała jej całą prawdę. Tak. No, to byłoby chyba wszystko, panie kapitanie. Czy mógłbym teraz wyjść, bo głowa mnie trochę boli. Dziękuję. Dziękuję, panie profesorze. Niech pan pójdzie tam do nich i powie, że czekam na prawdziwego właściciela trybki. Pan wie, żeby ktoś tak się znalazł. A, czy pan wie, co zrobiła ta dziewczyna, ta modelka? No. Zdala egzamin do szkoły aktorskiej i wcale się w niej potem już nie zgłosiła. Przed chwilą telefonowała. Rzym. No właśnie. Proszę o chwilę uwagi. Pan kapitan prosił, aby państwa poinformować, że czeka u siebie na właściciela trypli. Jakiej trypli? Kończącej szafirem. Brajłowski kupił ją, po czym oddał ją komuś z państwa. No, u mnie na pewno. Masz jeszcze? Skończyły się. Ale szczęścia. Podajemy wypłatę w godzinie 6. To. No ten, któremu kupował. 8 zł. Czwórka po francusku, 28 zł. Ta wolno tylko bilety. Trójka po francusku, 32 zł. Porządek 4, 3 i 3, 4, 96 zł. Powiedziałem, bez wrażenia. Po pierwszym przesłuchaniu mieliśmy 9 niewinnych i jedną osobę, która przyznała się do motywu i chęci, ale nie przyznała się do winy. Obecnie mamy samych podejrzanych. Co robimy? Poruczniku? Poruczniku. Przepraszam, zamyśliłem się. Panie kapitanie, właściwie poza portierem i bukmacherem, który i tak będzie odpowiadał za swoje sprawki, właściwie wszyscy mieli powód i możliwość zabicia Brajłowskiego. No nie pamiętam motywu pięknej modelki. No, zgoda, bez modelki. Proszę. Tak, coś się panu przepraszam, przypomniało. Panie kapitanie. To proszę. A już tak od godziny zastanawiałem się, przyjść tu czy nie przychodzić. To proszę bardzo. Nie. Widzi pan, panie kapitanie, ten Brajłowski to był bardzo miły gość, wesoły, bezpośredni. Zawsze się przywitał, zapytał o zdrowie, coś tam zagadał. Taki ludzki. Oto. To bardzo mi go żal. Bardzo, no. I muszę panu powiedzieć, panie kapitanie, tak gdzieś wczoraj, gdzieś przed 6 gonitwą przyszedł do mnie. Wiedziałem, że lubi rozmaite historie o konikach, więc mu opowiedziałem taką jedną, o takim upartym koniku. Nie chciał wejść do wagonu. Ja go ciągnę za wodze, ciągnę, a ona nie rusz, tylko się cofa. No to ja go obróciłem tyłem do wagonu. Ciągnę, on się cofa. Ja go ciągnę, on się cofa. No i tak w las. Brajłowski bardzo się śmiał, że tak tego konika wystychnąłem na dudka. A w tym czasie akurat przechodziła obok ta młoda panienka. Brajłowski pokazał na nią i mówi, to jest teraz taki mój mały konik. A teraz, panie kapitanie, tam wszyscy wspominają, jak i z kogo Brajłowski zażartował. No to i ja powiedziałem, co Brajłowski by mówił o tej panience. A ona tylko się tak uśmiechnęła, ale jakoś tak kwaśno. I powiada, owszem, próbował wystrychnąć mnie na dudka, ale to mu się nie udało. On. To tak sobie pomyślałem, panie kapitanie, że to może ważne, nie? Tak. Dziękuję panu. Dziękuję.
Panie kapitanie, Brajłowskiego zabito na wyścigach. O, do tego zdaje się doszliśmy na początku. Należy zatem przyjąć, że zabił go gracz. Jeżeli uda nam się dojść, kto i co mógł wykrać na śmierci Brajłowskiego, wtedy będziemy mieli tego jedynego konia ze stawki, panie kapitanie. Przypominamy co państwu, można że za 5 minut zostaną zamknięte kasy. Nie wiem, sławę, spokój, pieniądze. A więc Stanisław Radomski. Zemsta i strach. Aldona Villarosa. Zemsta. Leopold Mus. Brak motywu. Felix Wójtowicz. Strach. Grażyna Stankiewicz? Brak... No, trzeba dla porządku sprawdzić, co z tą próbą żartu. Leon Ostrowicki. Zemsta. Jacek Nowak. Pieniądz. Jan Borowszczyk. Zemsta i ewentualnie pieniądze. Ewa Potocka. Zemsta. No i koniec, panie poruczniku. Zaraz, a jak to właściwie było z nią i z tym Brajłowskim? Rozstali się, czy nie? Nieszczęście jej życia? A? Niech pan poprosi Potocką. Czy pan się aby nie myli, kapitanie? Chciałbym. Panie Potocko. Tak jest. Jest pani pięknie opalona. Była pani niedawno na urlopie. Sama? Chciał pan zapytać, dlaczego mimo rozstania spędziłam go z Brajłowskim, tak? Tak. Wracam. A ja... No, słucham, słucham. A chciał pan zapytać, czy byłabym szczęśliwa, gdyby go nagle los wymazał z mojego życia, prowadzi Riesling, tak? Drugi fałszerz, trzeci Mississippi. A może jest pan ciekaw, czy układałam jeszcze jakieś inne plany pozbycia się Brajłowskiego? Tak, proszę pana. Trułam go, zrzucałam ze schodów, wpychałam pod tramwaj. Nie. Mnie interesuje przebijanie nożem. Na prostą wyprowadziła mi się siedzi, a nóż zostawiłam na stoli. Spadł na trzecią pozycję, czwarta osoba. Brajłowski stał całkowicie zajęty swoimi koniami. Połowa prostej nadal prowadzi. A obok była ta dziewczyna. Na ogonie siedzi fałszerz, ale od połowy. To był obraz wszystkich dziewczyn, dla których zostawił mnie. Fałszerza Mississippi wychodzi na pierwszą pozycję. Widziałam jej włosy, ramiona. Wyciągnęłam rękę i stolik był pusty. I tylko dlatego go nie zabiłam. Tak pani sądzi, że tylko dlatego? Zawiadamiamy państwa, że w gonitwie 8 wycofany został goni numer 3 Orlando. Wygrałby gonitwy? Świetny koń, panie kapitanie. Panie kapitanie, tak, co? Widzi pan, co się dzieje? To przecież to jasne, że Orlando by wygrał. Myślę sobie, Orlando na ostatniej ma klawuchę. Hazardzistka, jak będzie druga, to wszystko. Po co kupować? Pieniądze moje. I zgodziłem się, żeby u mnie zagrała. I to wysoko. A teraz widzi pan, skreślają mi konia i ta hazardzistka może wygrać. Boże, ile to forsie. To ja powinienem to przewidzieć. No przecież pieniądz robi pieniądz. Jak już jest dzisiaj jedna wysoka trypla przyszła. Jaka trypla? No ta. Co jej kupował Brajłowski świętej pamięci. Tato ma szczęście do koni, co zagra to w dziesiątkę. Sierżancie, proszę iść natychmiast do wozu i zawołać tutaj daktyloskopa, tylko błyskawicznie. Tak jest. To pech, panie kapitanie. Pech od samego rana. Panią Stankiewicz poprosić. Tak jest. No to co? Pani Stankiewicz? To ja już pójdę, panie kapitanie. Tak, pan jest wolny. Na razie. Pech! Czy do mnie pan ma jeszcze jakieś sprawy? Proszę, niech pani usiądzie na podym. Nie zgłosiła się pani do mnie, mimo że prosiłem przez porucznika Sobolewskiego, aby właściciel wygranej trypli przyszedł. Miałam przyjść później. Nie chciałam, żeby Jacek dowiedział się, że wygrałam 40 tysięcy. Wbrew pozorom jest pani dobrym graczem. Przypominamy państwu, że za 5 minut zostaną zamknięte kasy totalizatora. Proszę wziąć natychmiast tej pani odciski palców i tak, żebym miał wyniki tutaj na stole błyskawicznie. I proszę porównać. Jak to? Porównać. Tak jest. Mnie? Odciski? Dlaczego pan bierze mi odciski palców? Innym też? Po co denerwować niewinnych? Jestem o coś podejrzana? O zabójstwo Aleksandra Brajłowskiego. Pan żartuje, panie kapitanie. Żarty to była specjalność Brajłowskiego. Ale przecież ja go nie zabiłam. Po cóż miałabym to robić? Żeby ten list poszedł w świat. Dlatego? A dlaczegoż by miał mnie pójść? Ponieważ pan Brajłowski lubił żartować. Była pani tym małym konikiem, z którego chciał się pośmiać. Wiedziała pani, że znał tego Włocha, chciała pani zagrać tę rolę i postawiła pani wszystko na jedną kartę. Ten list nigdy nie poszedłby w świat, chyba że po śmierci Brajłowskiego. Ten list to był jeszcze jeden żart. Drogo za niego zapłacił. Tak, dziękuję. No, byłem tego pewien.
Na nożu był odcisk pani palca. Śmieszne. Przykro mi. Źle pani trzymała chusteczkę, musiała się w jednym miejscu obsunąć. Nawet nie mam chusteczki. Jak to? Jak to pani nie ma? Miała pani? Nie, proszę pana. Nie miałam. Proszę. I nie trzymałam noża ani źle, ani dobrze. W ogóle nie. I nie zabiłam Brajłowskiego. Żeby oskarżać, trzeba mieć dowód. Pan też zdaje się, że jest graczem, panie kapitanie. I do tego pan blefuje. Czy mogę odejść? Tak. Proszę czekać obok. Konie przebyły dystans około 400 metrów. Nadal prowadzi Zyzi, która wykałaczka, hazardzistka... Nie udało się. Wiem, że to ona. Pani też wie o tym. Bo to ona cały czas podejrzewała pani Jacka. Zastanawiałem się, dlaczego tak bardzo zwraca pani uwagę na siebie. Żal go pani było. Przepraszam, czy pani to poznaje? Jest już o kilka długości tak. Przed stawką. To torebka po cukierkach panny Stankiewicz. Panie kapitanie, pozwoli pan za mną. Tak, chodźmy. Proszę tam. To jest pani własność? Papierowa torebka po cukierka. Musiała być pani bardzo pewna siebie, skoro wyrzuciła ją pani przy mnie. Chciała pani dowodu, prawda? Proszę. Oto on. Maleńka chusteczka, którą łatwo było ukryć w rękawie, ale trzeba ją było ukryć. Więc schowała ją pani do torebki i wrzuciła przez okno. Są na niej ślady krwi. Tak było, prawda? Ale nie, ja naprawdę nie chciałam go zabić. Chciałam tylko... Proszę wyprowadzić. Tak. Zabiłam go. Chciałam go zabić. Wszystko przez niego straciłam. Szkołę teatralną. Zerwałam z Jackiem. Chciałam, żeby wreszcie przestał się śmiać. A jednak jest mi jej żal. No cóż. Zrobiła tylko to, o czym ja myślałam. A zresztą nie tylko ja. Błąd chyba polegał na tym, że zbyt serio potraktowaliście człowieka, który lubił żartować. A trzeba się znać... na ludziach. Właśnie. Żegnamy państwa po 52. dniu sezonu wyścigowego. Życzymy państwu miłego powrotu do domu.